Hej, lesamen, cześć wszystkim. Mam na imię Ola i witam Was na kanale Duński z Cynamonem. Port lotniczy Kestrup został założony już w 1925 roku i jest obecnie największym lotniskiem w całej Skandynawii. Składa się aż z trzech terminali. Ja do Kestrup mam nostalgiczny stosunek, bo tam dostałam jedną z moich pierwszych kawiarnianych prac w sieci kawiarni Baresso. Nie wiem, czy wiecie, ale Baresso jest, a raczej było, największą i najstarszą siecią kawiarni w Danii. Dzisiaj pod skrzydłami szwedzkiej marki Espresso House. Lotnisko jest doskonale skomunikowane z resztą miasta, ale też ze Szwecją. Jeżeli wybieracie się do Szwecji, to możecie z Kestrup, z lotniska, zejść sobie spokojnie i komfortowo po prostu do pociągów, które do Szwecji odjeżdżają. Czyli tak, możemy wziąć sobie pociąg, autobus, taksówkę, ale też metro. No i to metro jest najszybszą i najbardziej atrakcyjną formą przemieszczania się po Kopenhadze. Z lotniska do ścisłego centrum, czyli powiedzmy do stacji Kongens-Nytorv, jesteśmy w stanie dojechać chyba w mniej niż 15 minut metrem. Jeśli chodzi o linię metra, to w 2002 roku zostały oddane do użytku dwie pierwsze linie, M1, M2, a obecnie po Kopenhadze jeżdżą aż cztery linie metra. To metro jest bardzo wyjątkowe z jednego powodu. W tym metrze nie ma maszynisty. Przejażdżka metrem to duża atrakcja dla starszych i młodszych. Stańcie sobie przy przedniej szybie, żeby obserwować, jak suniecie pod ziemią. A jeśli nie będzie miejsca przy przedniej szybie, to zawsze możecie pogapić się na stylówki ludzi albo poćwiczyć sobie wymowę przystanków. Nächste Station. Jeśli macie ochotę zarówno pozwiedzać trochę Kopenhagę, jak i po prostu przemieszczać się i nie chcecie wybierać rowerów albo takich innych tradycyjnych środków transportu, to nie wiem, czy wiecie, ale w Kopenhadze funkcjonuje coś takiego jak wodny autobus. I tutaj stoję właśnie przy takim przystanku, pokażę Wam, jak wygląda przystanek. Wchodzicie sobie i tutaj tym kanałem możecie sobie spokojnie jechać, a raczej płynąć właśnie przez Kopenhagę. Oczywiście, że taki środek transportu jest wolniejszy niż metro na przykład czy autobus, ale jest to szczególnie, kiedy nie pada, bardzo fajna i przyjemna forma transportu. Transport w Kopenhadze nie należy do najtańszych, no i również podział miasta na zony też na początku sprawia kłopoty, więc polecam Wam zawczasu się przygotować troszkę teoretycznie, jak to wygląda, gdzie musicie dojeżdżać, jaka część miasta leży w jakiej zonie, żebyście też wiedziały, jakie bilety najlepiej kupić. Polecam Wam tą stronkę Reiseplanindico, gdzie i po duńsku, i po angielsku jesteście w stanie sobie fajnie zaplanować Wasze przejazdy.